Państwa, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w drodze na Szyndzielnię. Dzisiaj tutaj właśnie postanowiłam zainstalować swoje biuro. Mamy fantastyczną pogodę, świetne warunki jesienne. Warto to wykorzystać, poobserwować ciekawe widoki, a przy okazji podyskutować o MLM-ie. Będziemy dzisiaj gościć gościa specjalnego, osoby, która jest laikiem w tej dziedzinie, która spotkała się kilkukrotnie z tą branżą i z tymi ludźmi i opowie, jaki jest jej punkt widzenia, patrząc na to z boku. Bardzo często w marketingu sieciowym jest tak, że kiedy początkujący dystrybutor zaczyna spotykać się z różnymi osobami i zaczyna chcieć je zrekrutować, zaprosić do współpracy, kiedy te osoby nie wyrażają chęci na współpracę, trzaskamy drzwiami. Dzisiejszy film ma na celu pokazać Ci to, że nie każdy musi współpracować w marketingu sieciowym. Nie każdy musi robić to, co naszym zdaniem jest fajne, co naszym zdaniem nam się podoba. I to jest naturalne i to jest oczywiste, że nie każdemu będzie się podobało to tak samo. Zapraszam Cię dzisiaj na taką wycieczkę w tym temacie. Do usłyszenia za chwilę. Mam na imię Radek i dzisiaj będziemy rozmawiać o MLM-ie. Witaj Radku. Powiedz, jakie było Twoje pierwsze zetknięcie z marketingiem sieciowym. Opowiedz o tym, jakie miałeś odczucie, jakie miałeś wrażenie, jako osoba, która nigdy wcześniej się tym nie zajmowała. Jakie były pierwsze Twoje myśli? Co sobie pomyślałeś, co poczułeś i jakie wnioski Ci to gdzieś tam zasugerowało? Pierwsze jakby moje odczucia były takie, że to jest coś związane z siecią, z automatyzowanym procesem produkcyjnym. Natomiast jak troszeczkę już wszedłem w temat, zauważyłem, że nie do końca to jest prawdą. Dużą rolę odgrywa właśnie tutaj jednostka osobowa i jej nastawienie do tego tematu. To jest tak jak z tym widokiem za nami. Jak patrzysz na niego z dołu, widzisz go z innej perspektywy. Jak wyjdziesz trochę wyżej, inne masz odczucia. Jak wyjdziesz jeszcze wyżej, wydaje ci się, że widzisz go lepiej i wtedy widać ogrom tego przedsięwzięcia. Tak samo jest z MLM-em. Jak wychodzisz na pierwszym stopniu, widzisz go trochę inaczej. Wyjdziesz wyżej, jeszcze inaczej. Jak dojdziesz do samego szczytu, będziesz widział całą jego perspektywę. Powiedz mi taką rzecz. Widziałeś ludzi, którzy zajmują się marketingiem sieciowym? Widziałeś ich podejście, ich nastawienie do tego, co robią? Jeżeli na tych spotkaniach, w których do tej pory uczestniczyłeś, znajdowali się ludzie sukcesu, liderzy, jakie wrażenie oni na tobie wywarli? Co sobie o nich pomyślałeś? Wiesz, na początku sobie tak uświadomiłem, że to są normalni ludzie, tacy jak my wszyscy, że wiesz, bo pierwsze skojarzenie jest takie, że ludzie sukcesu czy człowiek sukcesu to jest jakaś postać, jakiś monument, jakiś pomnik, a to po prostu jest zwykły człowiek, który własną siłą i własnym zaangażowaniem w dany temat doszedł do samej góry. Wiesz, z tym zaangażowaniem i z tym zakręceniem i rozmawianiem non-stop o tym samym, choćby nawet po nocach, to jest tak, że kiedy robimy cokolwiek i czujemy w tym zaangażowanie i pasję, to tak naprawdę możemy to robić bez przerwy, nawet nie jedząc obiadu. Przynajmniej ja tak mam. I generalnie, jeżeli przyjrzymy się rzeczywiście ludziom z marketingu sieciowego, którzy odnieśli sukcesy i odnoszą sukcesy, również liderom wysokiej rangi, to zaobserwować można u nich jedną rzecz. To dla nich jest pasja. To dla nich jest coś, co uwielbiają robić, są zaangażowani. No bo jeżeli możemy dzięki temu mieć taki styl życia, o jakim marzyliśmy i mieć takie wynagrodzenia, o jakich marzyliśmy, no to rzeczywiście, dlaczego mielibyśmy się nie cieszyć? Dlaczego nie mielibyśmy rozmawiać o tym non-stop
i dlaczego nie mielibyśmy się tym pasjonować. Dlatego to jest moje krótkie wyjaśnienie tego, dlaczego tak bywa, że potrafimy czasami do nocy z wielkim zaangażowaniem i nakręceniem rozmawiać w kółko o tym samym. Ja myślę, że każdy zawód ma w sobie takich pasjonatów i takich ludzi, którzy potrafią się zaangażować w temat i rozmawiać o nim non-stop. Wystarczy, że przyjrzycie się Państwu na przykład gronu nauczycielskiemu. Nauczyciele mogą non-stop gadać o szkole i znam to z autopsji, proszę mi wierzyć. Z MLM-em jest dokładnie tak samo. Tego każdej osobie, która zaczyna zajmować się MLM-em, życzę, żeby poczuła w sobie tą pasję i to zaangażowanie. Jeśli to poczujesz, jeśli zaczniesz robić to w zgodzie ze sobą, to naprawdę jesteś na bardzo dobrej drodze do dużego sukcesu. Okay. Czym kojarzą Ci się takie szeleszczące liście? Takie szeleszczące liście kojarzą mi się z tym, że tak jak sobie teraz idziemy i szeleścimy i szeleszczą nam liście pod butami, tak właśnie jak będziesz pracował ciężko i wydajnie w MLM-ie, tak będą Ci błyszczeć i dźwięczyć pieniążki na koncie. Wow! Właśnie. Czyż byś był przekonany do pracy w systemie marketingu sieciowego? No, nie do końca, ale już jestem prawie że przekonany. Właśnie te liście tak na mnie wpływają i tak właśnie ten dźwięk tych pieniążków tak mnie przekonuje, że czasami nie trzeba się tyle natrudzić, żeby zarobić fajne pieniądze. Chcesz powiedzieć, że w MLM-ie nie trzeba pracować? Ciężko? Trzeba pracować, ale czasami zdarza się tak, że małym nakładem pracy można osiągnąć duże sukcesy. Czyli jesteś świadom tego, że czeka Cię wysiłek? Tak, czeka mnie wysiłek, ale czasami ten wysiłek będzie o dużym natężeniu, a czasami o mniejszym natężeniu, a takie same efekty można uzyskać. Czasami bywa tak, że idąc pod tą górę do tego celu, który sobie wymarzyliśmy, no, czasami trochę się jesteśmy w stanie zmachać. Jak już się zmachamy, to też jest bardzo dobry moment, żeby w odpowiednim czasie usiąść, zastanowić się nad tym wszystkim, co zrobiliśmy, nad tym wszystkim, co mamy do zrobienia, nabrać duży oddech, wezbrać w nowe siły i po prostu iść dalej. Jak wygląda to z Twojej perspektywy i z Twojej strony, przy założeniu, że normalnie pracujesz i jest kwestia tego, że dodatkowo chcesz zająć się marketingiem sieciowym. Jak Ty to widzisz w praktyce u siebie? Odpowiedź jest chyba prosta. Wiesz, tak, zgadza się, pracuję na etacie, notabene tam gdzieś na dole. A jak zamierzam łączyć, może na początku MLM potraktuję jako zabawę. Na przykład jak dzisiaj, wychodzimy sobie na wycieczkę, mamy sobotę, mam właśnie wolne i tak właśnie zamierzam robić z marketingiem sieciowym, że na początku na razie się przyglądam, badam i traktuję to jako zabawę. Okej, powiedz Radku, co Ciebie tak przekonało, jakie argumenty do Ciebie dotarły, że warto zainteresować się branżą marketingu sieciowego? Co mnie zainteresowało? To mnie zainteresowało, że mogę, wiesz, ja jestem, lubię wyzwania i to mnie właśnie zainteresowało w tym, że oprócz pracy na etacie mogę sobie jeszcze popracować w marketingu sieciowym, poznając nowych ludzi, poznając nowe możliwości, które powodują to, że odkryłem w sobie umiejętności, o których nie miałem w ogóle pojęcia, pracując tylko na etacie. Po drugie, praca na etacie i wraz z pracą w marketingu sieciowym może Ci dać odpowiednie pieniążki. Właśnie tak było w moim przypadku, że oprócz pracy na etacie, w której zarabiam niemało, też mogę sobie jeszcze dorobić w marketingu sieciowym.
W sposób bardzo kreatywny, tak? W sposób bardzo kreatywny, tak, tak. Odkrywając w sobie nowe różne pokłady umiejętności. Okej, dziękuję Ci, Radku, za dzisiejsze nasze spotkanie, za dzisiejszą wycieczkę. Czas przestać gadać i chodzić po górach, tylko czas wziąć się do roboty, tak? Jesteś na to gotowy? Tak, jestem na to gotowy i zachęcam Was wszystkich do takiego działania. Okej, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No cóż, jechaliśmy, proszę Państwa, nową kolejką, ale tutaj mamy starą kolejkę. Stara wyglądała tak, nowa jest o wiele lepsza. I właśnie dlatego czasem trzeba zamienić stare na nowe. No cóż, proszę Państwa, dosyć wycieczek. Czas zabrać się do roboty, więc do pracy, rodacy. Czy MLM, czy etat, nie ma to żadnego znaczenia, czy biznes tradycyjny, po prostu pracować też trzeba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy za uwagę.